Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dorota Halina-Kutyła i rzeczywiście Państwu opowiem o kilku rzeczach. Opowiem Państwu o XIX wieku, to mój ulubiony wiek, ale opowiem Państwu w taki sposób, żeby pokazać, że to, co tam się działo, jest bardzo związane z tym, co mamy dzisiaj. Po pierwsze, tytuł mojego wystąpienia, Kult Piękna. Za nim stoi John Ruskin. Jak dzisiaj mówimy kult piękna, to wydaje się, że to są jacyś artyści, nie wiadomo czego oni chcą, rzeczy jakichś takich kompletnie z sufitu, bezużytecznych i nieprzydatnych. Ale w tym kulcie piękna stoi przekonanie Johna Ruskina, bardzo wpływowego i bardzo znanego XIX-wiecznego filozofa i teoretyka sztuki, że istnieje wielka zależność między życiem społecznym, a tym, czy wokół, w największym skrócie, czy wokół panuje piękno. I teraz Ruskin uważa, że to działa w dwie strony. To znaczy, że jeśli my potrafimy dojść do piękna, to to wpłynie na poprawę naszego życia społecznego i w drugą też stronę, że jeśli życie społeczne jest pełne nieładu, to to uwidacznia się w tym, jak brzydki jest świat wokół. Więc uważał swoją XIX-wieczną Anglię za odrażającą z racji postępującego uprzemysłowienia i myślę, że gdyby popatrzył na współczesną Polskę, to też uznałby, że to życie społeczne wymaga głębokiej naprawy, bo za dużo jest brzydoty. I to jest ten kawałek taki społeczny, który wprost się nie przewija na tej konferencji, ale jak tak chwilę człowiek poszuka, to on jest, tak? Wysłuchałam referatu o prawie do wynagrodzenia twórców i o współczesnych niewolnikach będących artystami pozbawionymi środków do życia, a w pozytywnym wymiarze właściwie sformułował to Michał Wiśniewski, mówiąc nic o nas bez nas. To jest Nihil Novi, Konstytucja 1605 roku, filar demokracji szlacheckiej. Wpływamy na to, co się z nami dzieje. I to jest ten wymiar społeczny. Ale zajmę się pięknem, tą architektoniką informacji. Nawiązując do takiej książki, wyspiański artysta książki Elżbiety Skierkowskiej. Ona tam pisała o architektonice książki. I chodzi o to, że mamy tak naprawdę, patrząc na zmiany technologiczne, to problem mamy dokładnie ten sam. To znaczy mamy białą płaszczyznę, którą mamy zapełnić treścią, którą chcemy przekazać i mamy zapełnić ją tak tą treścią, żeby po pierwsze uwidocznić wszystkie najważniejsze rzeczy, a po drugie sprawić, że ten, kto będzie ją odbierał, odbierze ją z przyjemnością, a po czwarte, że to jeszcze będzie piękne. I pewnie gdyby taki średniowieczny kopista popatrzył na to, to by spojrzał, że na przykład to, tu wokół, to jest bordiura. A to, jak Newsweek, to jest rubrykowanie, czyli wyróżnienie na czerwonym tle pewnej treści. I to tak, i by się pewnie uznał, że dokładnie coś podobnego się dzieje dzisiaj. I to jest dokładnie istota przekazu informacji. Biała przestrzeń do zapełnienia i ta treść, która powiedzmy jest tym czarnym inkaustem, tak, czarnym kolorem wypełniana, a jednocześnie jakieś kolory i jakieś elementy ilustracyjne, które tę treść nam pomogą przekazać. I to, co robił Ruskin w takiej warstwie teoretycznej, nawołując do tego, żeby ludzie wrócili do piękna, to w wydaniu przekazu informacji, czyli książki, realizował jego uczeń William Morris. I Morris wrócił wręcz dosłownie do rzeczy, które robili renesansowi artyści. Oni mianowicie, bo to jest taki pierwszy wielki przekład technologiczny, to znaczy z tej właśnie średniowiecznej sztuki książki, tego pisania ręcznego, tak, tej wielkiej cierpliwości, ale też tego ogromnego piękna, bo jak myślimy o książkach i o pięknych książkach, to myślę, że sporo z nas od razu myśli o tych średniowiecznych, tak, o tym pięknym zapisie, o tych plamach czerwieni, złota, błękitu, o tych inicjałach, ozdobnych literach na początku, o tych malutkich miniaturach, które się tam pojawiają w treści. Czyli mówiąc krótko, myślimy o jakimś pięknie, które stoi za przekazaną treścią. I ci renesansowi artyści bardzo dużo przejęli z tego. Ten układ renesansowej książki jest bardzo podobny do układu książki średniowiecznej. Nie będę się wdawać, co było między, powiedzmy, renesansem a XIX wiekiem, a trochę się działo. Między innymi zdarzył się wiek XIX, jego pierwsza połowa i to, jak się mówi w literaturze, pewien upadek sztuki książki. Ona się stała brzydka. Różne są powody, dlaczego ona się stała brzydka. Jedni uważają, że dlatego, że mieszczaństwo zaczęło dominować i że stało się taką politycznie najważniejszą siłą, przynajmniej w niektórych krajach europejskich, a za mieszczaństwem szło też uprzemysłowienie. Czyli rzeczy szybkie, miały być tanie i mąż to nikt teoretycznie nie zwracał uwagi na to, że były piękne. William Morris pomyślał o tym, jak wrócić do tego piękna i to mu się udało.
Rzeczywiście słynie z bardzo pięknych książek, tylko że on wrócił do takiej bardzo ręcznej pracy renesansowej. Ale już część jego uczniów stwierdziła, że skoro wokół są maszyny, to właściwie nie jest naszym pomysłem wracanie do tego, żebyśmy teraz pisali ręcznie, ale naszym pomysłem jest co zrobić, żeby te treści, które już będziemy drukować za pomocą maszyn, żeby przekazać w sposób piękny. Jeden z jego uczniów, Thomas Cobden, w Anglii słynie z takiej umiejętności niezwykle pięknego, typograficznego zaprojektowania książek. On nawet nie dawał tam ilustracji. On, jak mówię, operował bielą i czernią, tak? Czyli miał biel danej strony, czy tych dwóch kartek, które są koło siebie, i miał tę czerń tekstu. Różnie to starał się różnicować. Na przykład pewne czcionki, pewne teksty były grubszą czcionką, inne były mniej pogrubione. Jednocześnie, tak jak wszyscy mówią, dawał hojne marginesy, tak? Bo ta kwestia zostawienia przestrzeni, tak? I zostawienia dużego kawałka takiej kontrastowej, białej przestrzeni okazuje się, że w zaprojektowaniu książki jest ważna. A jeszcze lepiej robił to Francuz, Edouard Pelletin, który w ogóle uważał, że książki trzeba tak drukować, żeby oddawały dokładnie treść. I mam przed oczami taką jedną ze stron jego książki, która traktuje o pewnym wchodzeniu, tak? Ktoś wchodzi do jakiegoś pomieszczenia. Jest ilustracja tych schodów, ale jednocześnie te linijki tekstu są ułożone właśnie tak jak schody, wznoszące się i schodzące w dół. I w taki sposób Pelletin myślał o projektowaniu książki. A na polskim gruncie, bo teraz chcę przejść do polskiego gruntu, człowiekiem, który można powiedzieć, w idealny sposób doszedł do takiego połączenia treści, a jednocześnie tej formy plastycznej, jest Wyspiański. I Wyspiański robił dwie rzeczy, to znaczy albo zajmował się robieniem układu typograficznego dla książek innych autorów, albo swoimi własnymi. I spróbuję Państwu w kilku słowach o jednym i o drugim opowiedzieć. Jako autor tych zaprojektowania tego układu typograficznego książki nieswojej, dwukrotnie zetknął się z poezjami Rydla. I za każdym razem były to bardzo dobre spotkania. I tu spróbuję Państwu przeczytać kawałek. O, nawet mi się otworzył od razu. Królewna moja idzie przez łąki, nad kwiecień się pochyla i zbiera małe dzwoneczki lila, te blade polne dzwonki. I teraz Państwu przeczytam, jak rewelacyjnie o tym, jak zaprojektował układ tych trzech dzwonków. Proponuję, żeby Państwo nawet zamknęli oczy i sobie to wyobrazili. Trzy gałązki dzwonków umieścił artysta nieco ukośnie, w ten sposób, że łodyżki ich przecinają w falistą linię biegnącą pochyło w prawą stronę, a pod nią jeszcze jedną krótszą, do niej równoległą. Kwiaty robią wrażenie, jakby rosły na jakimś pochyłym zboczu, a swobodne ich rozmieszczenie i miękkie pochylenie łodyg wzmaga wrażenie, że są to kwiaty żywe. I Wyspiański się niezwykle odwoływał do polskich roślin. Ja przecież nie jestem biologiem i wielu roślin pewnie mnie rozpoznała, ale nie wiem, jest tego mnóstwo. Najbardziej mnie zdumiała jedna, która się nazywa bnic polny. Nie wiem, co to jest, ale niewątpliwie coś takiego rysował Wyspiański. Innym takim świetnym przykładem jest taka baśń o królewnie i Kasi. I ona się zaczyna o tym, że Kasia nic nie miała, ale miała oczy jak bławatki. Jeśli Państwo zastanawiacie, co to są bławatki, to chodzi o chabry. I Wyspiański do tego zrobił takie trzy chabry, a jednocześnie, i dlatego o tym mówię, jednocześnie nawiązał do wielu polskich tradycji. Po pierwsze do różnej twórczości ludowej, a po drugie nawiązał do XVI-wiecznych polskich druków, na przykład z drukarni Unglera. Tam też drukowano bławatki. I teraz, i to są te kawałki, w których on pracował dla innych, ale pracował też dla siebie. Zdając sobie sprawę, co chce przekazać innym, zastanawiał się, jak to zrobić, żeby najlepiej to do wszystkich docierało. Są takie fajne opisy, na przykład jak zaprojektował jedną ze swoich sztuk Wyzwolenie. Zrezygnował z dużych liter, żeby nic tego rytmu biegnącego tekstu nie przerywało. I zróżnicował w odpowiedni sposób teksty, które przekazywał. A więc na przykład takie informacje wprost do czytelnika były dużymi literami. To, co było jako takim dodatkowym obejścieniem, dawał kursywą. I to, co się podkreśla, no i to trzeba było zobaczyć w tym momencie, jak on to wydał, to znaczy potraktował w tym momencie nie tylko jedną stronę, ale potraktował układ tych dwóch stron jako pewną całość i projektował te układy zwartego druku, starał się zamknąć w pewnych liniach.
w pełnych liniach i w pewnych formach geometrycznych. W rombach, w prostokątach, w kwadratach, w trójkątach. I to mu się bardzo fajnie udało. Także ostatecznie zdobył za to wiele nagród i wiele wyróżnień. A ja Państwu na koniec przeczytam, co mu się udało, bo tego chcę życzyć w ogóle wszystkim, to znaczy sobie jako odbiorcy tych treści, Państwu jako ich na przykład twórcom. To znaczy udało mu się... proszę Państwa, moment. Muszę chwilę otworzyć i przeczytać ten kawałek. Dobra. Udało mu się, proszę Państwa, podzielić te treści nie tylko na te formy geometryczne, ale także na odpowiednie układy linii. I ostatecznie, i teraz przeczytam Państwu ten finałowy cytat, który mi kompletnie zniknął. Zobaczymy, czy go odtworzę z pamięci. Dobra, zniknął mi. Ale w każdym razie sens był taki, że dzięki temu podziałowi udało mu się rzeczywiście stworzyć, bo to jest też ważne, biel, czerń i kontrast, tak? I stworzyć mu się taki jasną grę tego kontrastu w taki sposób, że zwraca uwagę na to, co jest najważniejsze. A zależało mu na tym dlatego, że miał poczucie, że to, co chce powiedzieć, jest ważne. I tu teraz oddaję głos Wyspańskiemu i kawałek z jego dramatu Akropolis. Rzesie się mnogie gromadzą, naród u wielkich podwoi, zeszły się rzesze i radzą, czy pieśń moja napoi. Zeszły się rzesze gromadą, u wielkich radzą podwoi, czy pieśń moja napoi, czy pieśń moja posili. I teraz komentarz. Poezja, która wedle pragnień Wyspiańskiego miasta jest źródłem duchowej mocy narodu, wymagała realizacji w postaci książki o pięknej, jasnej architektonice i graficznej kompozycji potęgującej sugestię zamkniętego w niej słowa. I proszę Państwa, ja Państwu życzę wielkich treści i odpowiedniej do nich formy. Bardzo dziękuję.